Szósta rano. Ktoś zapukał do drzwi bardzo mocno. Myślałam, że to tata zostawił klucze w domu, więc otworzyłam. A tu latarki w oczy, chamskie kamizelki kuloodporne. I wyciągają mnie na zewnątrz w piżamie. Nie było to fajne. Chyba byli w szoku, że przysłano ich po sarkastyczną, pyskatą nastolatkę. Nie wiem, czy zdziwiło ich to, że jestem dziewczyną, czy że mam 19 lat, ale nie tego się spodziewali. Dziesięciu tysiącom wściekłych dzieciaków udało się naprawdę przerazić ludzi. Przerazili establishment. Stąd wzięło się to śledztwo. Dlatego zostałam oskarżona. I tyle. Bo między 6 a 10 grudnia 10 tysięcy rozgniewanych ludzi udowodniło rządowi, że jego przepisy, idee, jego wizja PayPala, Wikileaks, wojny w Afganistanie i Libii, powstań w Egipcie i Tunezji nie mają najmniejszego znaczenia. Ich opinia przestała się liczyć, bo ktoś zaczął robić w internecie zadymę. Anonymous. Historia haktywizmu. Grupa hakerów Anonymous twierdzi, że zdejmie dziś stronę Federalnego Sądu Apelacyjnego w San Francisco. Zdjęli serwery Senate.gov i HB Gary. Sony szacuje szkody na 150 milionów. Ogromna ilość poufnych dokumentów mogła dziś trafić w dowolne ręce. Visa, Mastercard, PayPal. Włamali się do poczty Sary Palin. Kościół scjentologiczny nazywa Anonymous grupą bigotów i cyberterrorystów. Anonymous i niejakie Luz Sek chyba chcą coś udowodnić. Anonymous byli dużym, przypadkowym dzieciakiem z kompleksami, który znienacka przywalił komuś w twarz i zorientował się, że ma niezłą siłę w łapie. Anonymous nazywają się ostatnim bossem internetu. I czasem tak jest naprawdę. Jeśli naruszasz wolność internetu, lepiej uważaj. Są łobuzami aktywizmu. Jest w nich coś nieugładzonego i chyba właśnie to sprawia, że budzą tak skrajne reakcje. Reprezentują chaotyczne oblicze wolności. Anonimowe, młode jednostki mają faktyczny wpływ na geopolitykę. To zarazem cudowne i przerażające, w zależności od tego, jak wykorzystują te władze. Imię nasze Legion. My nie zapominamy. Spodziewajcie się nas. Walczymy o wolność, słowa, o władzę w rękach narodu, o swobodę protestu przeciw władzy, o zakaz cenzury, zwłaszcza w sieci. Nasi członkowie pochodzą ze wszystkich warstw społecznych i z całego świata, ale nie mamy przywódców. Mówimy chórem, nie jednostkowo, dlatego nie pokazujemy twarzy i nie podajemy swoich nazwisk. Mówimy jednym kolektywnym głosem. Dobrze się wstrzeliliście. Chciałbym mieszkać w kraju, w którym rząd boi się obywateli, a nie na odwrót. Ale obecnie wielu członków Anonymous ukrywa się z obawy przed represjami władz. Słyszałem już, że jestem niepatriotyczny, że jesteśmy bandą dzieciaków siedzących w piwnicach. Nazwano mnie sympatykiem terrorystów, dzieciakiem, cyberłobuzem, chuliganem. Czasem jest w tym ziarno prawdy, ale jesteśmy też poważnym ruchem politycznym.
Opinia społeczna wydaje się zupełnie nie rozumieć, że siła Anonymous tkwi właśnie w tym, że może być czym zechce. Anonymous to sieć powiązań między setkami ludzi, którzy aktywnie działają w tej społeczności, mają różne umiejętności i współpracują, by realizować swoje postulaty. Są niczym pryzmat czy kalejdoskop. Mają wiele oblicz i aspektów. Gdy spędzisz wśród nich dość czasu, zaczynasz rozróżniać poszczególne nurty. Nie jest to czysty chaos, lecz heterogeniczna struktura, której spektrum sięga od pełnej frywolności do śmiertelnej powagi. Według Boba Dylana, by żyć poza prawem, musisz być uczciwy. Może robią rzeczy, które nie są do końca legalne, ale zawsze z pobudek, które w ich oczach są etyczne. To ludzie, którzy wiedzą, co robią, wyznają wspólny etos i są zaangażowani w obnażanie i upokarzanie władzy. Mają bardzo niską tolerancję na kłamstwa i przejawy zła ze strony struktur władzy. Dzielą się ze sobą informacjami, narzędziami i technikami i świetnie się bawią. Obecna kultura hakerska zrodziła się na MIT, a konkretnie w klubie modelarstwa kolejowego. Zaczęło się od zabawnych wybryków. Na przykład wciągnięcia na kopułę MIT Volkswagena, którego ludzie ujrzeli tam skoro świt. Albo zmierzenia długości mostu miarą wzrostu, dajmy na to Briana, i odkrycia, że ma długość 822 Brianów. To zwykłe wygłupy. Stąd wzięło się hakerstwo, by następnie przenieść się do świata inżynierii i komputerów. To humor, żarty. Microsoft i Apple zawdzięczają fortuny przestępstwom komputerowym. Bill Gates ukradł niemal całe MS-DOS, a Steve Jobs budował urządzenia kantujące firmy telekomunikacyjne. Hakerstwo zawsze wiązało się dla mnie z polityką. Hakerzy, mniej lub bardziej świadomie, pośrednio lub bezpośrednio, głoszą swoją wizję tego, jak powinniśmy traktować informacje. Kilka lat po premierze mojej książki, jeden z jej bohaterów, Richard Stallman, publicznie zaangażował się w kwestię wolności oprogramowania. W rozumieniu swobody, nie darmowości. Można się z tym nie zgadzać, ale stał za tym impuls polityczny. Nazywam się Chris Weiss-Opal, należałem do Loft. Termin grupa hakerów sugeruje, że zajmujemy się hakerstwem, więc wolę hakerski think tank. Haktywizm jest określeniem stworzonym przez tzw. kult martwej krowy. Ciekawe są powiązania między kultem a grupą Loft. Kilku ludzi było członkami obu z nich. Poważne badania prowadziliśmy pod szyldem Loft, a różne wygłupy pod szyldem kultu martwej krowy, który był właściwie organizacją propagandową. Mieli nawet swojego ministra propagandy. Byli cyfrowym odpowiednikiem bandy urwisów. Wszystko, co robili, było przerysowane. Jeden z nich ukuł termin haktywizm. Tak postrzegał swoją działalność. Pisanie oprogramowania umożliwiającego bezpieczną komunikację, nawet gdy są inwigilowani. Było to więc działanie w imieniu wolności słowa. Każdy powinien mieć dostęp do internetu, swobodę komunikacji i publikowania treści. Co było tym ważniejsze w krajach totalitarnych, w których krytykowanie reżimu może skończyć się dla ciebie bardzo źle. Terminem haktywizm często określa się świadczenie pomocy technologicznej w imię obrony praw człowieka. To wąskie rozumienie tego terminu. Zwykle odbywa się to zgodnie z prawem, lecz nie zawsze, bo pomoc ta może łamać miejscowe przepisy.
inne formy cyfrowych interwencji, protestów i aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa w oczywisty sposób naginają prawo lub świadomie je łamią w imię protestu i transgresji. Tradycyjny aktywizm obejmuje strajki okupacyjne i pikiety, ale także wsypywanie piachu do baków spychaczy, czyli sabotaż. Z haktywizmem jest tak samo. Obejmuje całe spektrum działań. Dobrym początkiem są tak zwane wirtualne strajki okupacyjne, które wykorzystują taktykę odmowy usługi. To bardzo stara technika. Powiedzmy, że chcesz z jakiegoś powodu zaburzyć działanie transportu miejskiego. Możesz wynająć 1000 statystów, żeby ustawili się na przystanku i wsiadali do autobusów, uniemożliwiając to innym. Prosta sprawa. Gdy przestajesz próbować wejść na stronę, zaczyna znów działać. Z taktyki tej korzystało kilka różnych grup. Najsłynniejszą z nich był chyba Teatr Zaburzeń Elektronicznych. Kolejny ciekawy przypadek miał miejsce w Niemczech, gdzie grupa aktywistów chciała zaprotestować wobec tego, że Lufthansa wywozi swoimi samolotami imigrantów. Zdjęli stronę Lufthansy, a niemiecki sąd uznał, że była to legalna forma protestu. Da się tu wyczuć też silne wpływy anarchizmu. To protest wobec władzy próbującej narzucić zasady zbiorowego zachowania, co słusznie postrzegano jako próbę wykorzystania rewolucji cyfrowej. Hakerzy stanęli po stronie prawości w imię ulepszenia świata. Byli niczym Lancelot czy Don Quixote ścierający się z wiatrakami współczesnego świata. Anonymous wyrósł z tak zwanego 4chanu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to strona, na którą ludzie mogą wrzucać obrazki całkowicie anonimowo. Ludzi często dziwi oprawa 4chanu. Wygląda jak strona z 95 roku. Idea jest prosta. Wrzucasz komentarz i obrazek. Możesz zrobić to pod nazwiskiem lub anonimowo. Całość podzielona jest na fora tematyczne. Anime, broń. Jest forum o origami, na które wrzucasz ciekawe zdjęcia origami. A do tego jest tak zwane B, board, gdzie wszystko jest dopuszczalne. Pierwsza wizyta na B skutkuje obrzydzeniem, bo o każdej porze dnia znajdziesz tam coś okropnego. To z miejsca odstrasza ludzi. Chodzi o wrzucenie czegoś, czego nie da się zapomnieć. Połowa postów na B z definicji ma sprawić, by ludzie nie chcieli tam wrócić. Czytaliście Władcę Much? 4chan, a zwłaszcza B, to Władca Much. Tyle, że ci ludzie nie mają 16 lat, lecz mogą zachowywać się, jakby mieli. Taki jest skutek, gdy ludzie mogą wyrażać się bez żadnych ograniczeń. To coś w stylu kolektywnej wyobraźni. Ludzie tworzący wspólnie bez żadnych wytycznych ani restrykcji. To najbardziej podła, obrzydliwa i zabawna rzecz w internecie. Forchana założył Chris Mood Pool, gdy miał jakieś 15 lat na początku poprzedniej dekady. Stworzył go, bo był wielkim fanem japońskiej animacji. To przesłodki dzieciak. Jest drobny, ma delikatne rysy twarzy i prowadzi najobrzydliwszą stronę na świecie. Najbardziej intrygujące w takich społecznościach jest to, że są otwarte, surowe i niemoderowane.
Tego typu strony odchodzą do lamusa, bo zmierzamy ku portalom społecznościowym, stałej tożsamości i ogólnie rzecz biorąc braku prywatności. Forum B jest przeciwieństwem Facebooka. Na Facebooku masz być tym, kim jesteś naprawdę i masz określonych znajomych. Na 4chanie jesteś całkowicie anonimowy. Anonimowe przekazy są często paskudne, ale nie wszystkie. Tam możesz być naprawdę szczery. Jedną z głównych cech 4chanu są wybuchy zainteresowania. Niektóre wątki wiszą bardzo długo, inne znikają bez śladu, bo nie ma żadnego archiwum. Ten model nagradza wszystko, co przyciąga uwagę. A humor i groteska świetnie się w tym sprawdzają. Wolę mówić anonimowo, bo mogę mieć kłopoty. 4chan był moją przystanią. Wychowałem się na nim, żyłem nim. Był moją rozrywką. Wymaga grubej skóry, ale jeśli niełatwo cię oburzyć, czasem znajdziesz tam coś naprawdę fajnego i kreatywnego. Najciekawsze jest śledzenie ewolucji memów. Ktoś wrzuci coś na 4chan, a po tygodniu po sieci krążą tysiące wariacji na ten temat. Memy są niczym geny, tyle że w sferze idei. Wiele słynnych internetowych memów, które znamy i kochamy, lolkaty, koty robiące zabawne rzeczy, co ja patrzę, i te sprawy zrodziło się właśnie w szklarni B na 4chanie. Podaj dowolny mem z ostatnich 6 lat. Założę się, że wziął się z czegoś wrzuconego na 4chan lub że jedna z jego z najwcześniejszych wersji pochodzi stamtąd. Widzę, że z żarciem dupa, więc się zmywamy. To najlepsza kać rozpłodowa kultury internetowej. Forchan słynie też z trollowania. Trollowanie to sztuka. Polega na maksymalnym wkurzeniu rozmówcy tylko i wyłącznie dla twojej przyjemności. Może próbujesz dowieść jakieś tezy, ale głównie chcesz się pośmiać. Bawi ich wizja, że ktoś bierze internet na poważnie. Gdy ktoś zaczyna traktować internet poważnie, zadaniem trolla jest uprzykrzenie mu życia. Anonymous zrodził się jako dowcip. Ktoś postawił pytanie, a co gdyby 4chan i B były dziełem jednej osoby? Gdyby te wszystkie anonimy wrzucające kolejne obrazki były jednym facetem? Z zewnątrz trochę tak to wyglądało. Nie da się odróżnić postujących. Może to być jeden koleś. Fox News wyemitował słynny reportaż na ten temat. Nazywają się Anonymous. To hakerzy na sterydach, traktujący sieć jak grę komputerową, włamujący się na strony internetowe i zakłócający życie niewinnym ludziom. A jeśli postanowisz z nimi walczyć, strzeż się. Zniszczymy, zabijemy, zaatakujemy. Oto groźby hakerów z Anonymous. 7 razy zmieniałem hasła. Wszystkie rozgryźli. Anonymous oplakatowali jego stronę gejowskim porno. Odeszła od niego dziewczyna. Myślała, że zdradzam ją z facetami. Odkąd pamiętam, Anonymous robią dość szemrane rzeczy w imię ubawu. Ale to jeden z elementów tej kultury. Chodzi im o tak zwane lulzy. Lulz to trawestacja LOL, oznaki rozbawienia. Źródłem lulzów są dla nich absurdalne wybryki, na przykład inwazja na grę Habbo Hotel. Habbo Hotel było społecznością internetową, w której ludzie porozumiewali się za pośrednictwem awatarów. Taka współczesna wersja World of Warcraft czy Second Life. Ludzie z B stworzyli tysiące identycznych awatarów.
czarnych kolesi w czarnych garniturach z wielkim afro. They all had this one uniform of a black guy with a big afro, wearing a black. Nagle pojawiło się mrowie takich awatarów, którzy ustawiali się przykładowo w swastyki. Huge afro, walk around this world and they would do things like form a swastika out of themselves. And I think that to był chyba przełomowy moment. Uświadomili sobie, że mogą mocno namieszać już przez sam fakt, że jest ich tak wielu. Zablokowaliśmy im wejście na basen. Jezu, jak ich to wkurzyło. To było piękne. Aż się łezka kręci. Dzieciaki kochały ten basen. I to jak? Celem było obrażenie ludzi, bo już sama wizja, że ktoś może się obrazić za rysunek na ekranie, wydawała się głupia. Serio? Wściekasz się za gryzmą na ekranie? Może zastanów się nad swoim życiem, bo to nie powinno cię aż tak irytować. Barrett Brown, dyrektor Project PM i były agent Anonymous. Wzięliśmy na cel futrzaków, którzy irytują wielu ludzi na 4chanie, z racji tego, że są irytujący. Futrzak to zwykle mężczyzna po 20, który utożsamia się ze zwierzęciem i często czuje fizyczny pociąg do innych ludzi przebranych za zwierzęta. Mieliśmy oddział infiltratorów, całe grupy. Moja nazywała się Illuminati. Naszym celem było wywołanie chaosu wśród futrzaków, bo byli głupi. Był taki moment, gdy byłem już niby poważnym pisarzem. W 2007 roku ukazała się moja książka. Ale wieczory spędzałem w Second Life, latając wirtualnym statkiem kosmicznym z wymalowanym hasłem Ciotokloto w wielkim afro, zrzucając wirtualne bomby i wymachując wielkimi penisami. I w życiu nie bawiłem się lepiej. We 4chan i jemu podobne organizacje wpisany jest zwykle element społecznościowy. Ludzie realizują się na ich towarzysku. Mają tam znajomych. Tam wyżywają się twórczo. Wszystkie te elementy odgrywają dużą rolę w Anonymous. Ludzie czują się tam częścią grupy i mogą wyrazić się w jej obrębie. Były określone słowa, frazy, hasła i odzewy, obrazy tworzące określony wzór, który z czasem przerodził się w Anonymous. To masoni z poczuciem humoru. Mieli wspólną symbolikę, a jedną z ich głównych podjarek był fakt, że mogli się wzajemnie rozpoznać, powołując się na te frazy i symbole. Ponad 9 tysięcy. Zgubiłem iPoda. Wszystko związane z matki psami. Powstała z tego dziwna globalna kultura. Na przełomie 2006 i 2007 roku nastąpiła pewna zmiana. W miejsce przypadkowych postów i doraźnych akcji typu obsmarujmy kogoś na jakiejś stronie, pojawił się zarys struktury. Witam w programie Hala Turnera. Wzięli na celownik niejakiego Hala Turnera. Jestem dyskryminowany, bo jestem biały. Hal Turner był neonazistą i miał popularny podcast. Uważam, że 14. poprawka nie została prawomocnie ratyfikowana, wobec czego nadal możemy brać czarnuchów w niewolę. Usłyszałem o Halu Turnerze, gdy zaczął jechać po kimś na 4chanie. Zachowywał się jak kutas wobec popularnego użytkownika, więc zaczęliśmy go trollować dla jaj. Uznaliśmy, że mamy wyższość moralną, dzięki czemu mogliśmy liczyć na poparcie. Facet był neonazistą. Społeczeństwo raczej tego nie łyka. Nie wolno być neonazistą. Oczywiście są ich miliony, ale ten zaczął czepiać się naszego kumpla, więc stanęliśmy w jego obronie. A że przy okazji facet był neonazistą, tym bardziej nie było wątpliwości, że to kutas. Pewnie, spunktujemy rasistowskiego sukinsyna. Pozwoniłem, pobawiłem się czatem na jego stronie, wrzuciłem komentarze na forum. Jak się nazywasz i skąd dzwonisz?
Hola, tu Pedro. Latynoskie ścierwo, nie dzwoń więcej do mojego programu. W moim koledżu uruchomili tak zwany program integracyjny, w ramach którego obniżają wymogi, by przyjąć więcej czarnych i zdywersyfikować kampus. Za 5 lat ma ich być ponad 9 tysięcy. Był potwornym rasistą, który dobrze znosił telefoniczne obelgi. Nie dał się łatwo złamać, więc ludzie się zainteresowali. Było w tym jakieś wyzwanie. Koleś nie pękał, dalej odbierał telefon i jeszcze się odszczekiwał. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Już ci mówię. Barack Obama jest genetycznie niezdolny do sprawowania urzędu prezydenta najbardziej złożonego państwa na Ziemi. O to mi chodzi. A jest do tego niezdolny po części ze względu na swoją rasową niższość. Teraz rozumiesz? Nie, znowu zmieniłeś temat. Hal Turner nie był pierwszą ofiarą Anonymous, ale tym razem miało to poważne skutki. Zbombardowali mu stronę internetową, co kosztowało go tysiące dolarów. Najpierw go zbombardowaliśmy, zalaliśmy mu serwer szrotem, a potem zaczęliśmy trollować poza siecią. Zamawialiśmy mu mnóstwo pizzy, prostytutki na Craigslist, kilka palet materiałów przemysłowych, za które musiał zapłacić. Zniszczyliśmy jego finansowe zaplecze, aż musiał przestać nadawać. W końcu zwerbowali do pomocy prawdziwych hakerów. To już nie były wygłupy. Weszli na prywatne serwery Hala Turnera, włamali się mu do poczty i znaleźli ciekawe maile zdradzające, że był informatorem FBI, co jest raczej kiepsko widziane w środowisku neonazistów. To, że okazał się informatorem, jego reakcja na te naloty poważnie podkopały jego pozycję wśród neonazistów. Straszna szkoda. Hal Turner przepadł. Został oskarżony przez FBI o grożenie sędziom. Nie planowaliśmy tego, ale gdy ludzie zobaczyli, że Anonymous poszło na konfrontację z neonazistą, uznali, że muszą być aktywistami. A dołączając do Anonymous, zmienili ich profil na bardziej zaangażowany. To doprowadziło do dezorientacji i gniewu. Stara gwardia chciała, by Anonymous pozostało nihilistyczne i niedorzeczne. Była wściekła, że jej dziecko, najgorsza rzecz w internecie, zaczęła działać w służbie dobra. Anonymous nigdy nie zabiegało o uwagę mediów. To raczej społeczność, i to dość zamknięta. Trzymała się na uboczu, żartowała i tyle. Ale to całkowicie zmieniło się wraz z narodzinami Chanology. Anonymous subkultury ludzi lubiących wygłupy zaczęło przepoczwarzać się w pierwszą armię internetu. Nazywam się Mike Vitali. Nick? Seth Dude. Styczeń 2008 roku. Anonymous jest mocarne. Nie jesteśmy już wypierdkiem sieci. To kilka milionów ludzi z całego świata. Nagle pojawiają się scjentolodzy gotowi do bicia. W sieci pojawił się klip z Tomem Cruise'em na wewnętrzny użytek scjentologów, w którym mówił on o tajemnicach tej religii. Gdy scjentolog widzi wypadek, jest zupełnie inaczej, niż gdyby świadkiem był ktoś inny. Scjentolog musi działać, bo tylko on może pomóc. Mówił, że tylko scjentolodzy mogą powstrzymać złe wydarzenia. Cała sieć się z tego śmiała. Rozeszło się to migiem. Niczego nie robię na pół gwizdka. Wszystko na całego. Ludzie uznali to za zabawne i głupawe, ale scjentolodzy weszli w tryb prawniczy, zaczęli grozić pozwami. Powołali się na milenijny akt o ochronie cyfrowych praw autorskich. Jeśli jesteś właścicielem jakiejś treści, możesz zażądać, by ją zdjęto, jeśli znalazła się na stronie nielegalnie.
Scjentolodzy od zawsze mają napięku z internetem. Straszą ludzi pozwami, by przestali po nich jeździć. I znów próbowali tego samego. Ale Anonymous postanowili, że tym razem to nie przejdzie. Próbujecie ocenzurować internet? Ukraść Anonymous dowcip? Tego się nie robi. Greg Hosh i kilku innych ludzi uznało, że można wykorzystać energię Anonymous do odwetu na scjentologach. Kilku Anonów napisało na 4chanie, żeby wrzucić ten klip na kilka innych stron. Brałem udział w tej dyskusji. Zdobyliśmy oryginał od człowieka, który go upowszechnił i zaczęliśmy go wrzucać. Zaskakujące było, jak szybko scjentolodzy go zdejmowali. Jakby mieli bezpośredni kontakt z prawnikami i ludźmi, którzy zdejmują te klipy z sieci. Znikały w ciągu kilku minut. W głowie nam się to nie mieściło. Wtedy wystąpił tak zwany efekt Barbra Streisand. W momencie, gdy próbujesz coś zdusić, wyskakuje wszędzie. Gdzie byś nie poszedł, wpadałeś na ten klip. Mój pracodawca Gawker był chyba pierwszą instytucją, która zamieściła ten klip. Stoczyliśmy na tym tle wielki bój z kościołem scjentologicznym. Ktoś napisał, żebyśmy poszli na stronę Gawkera. Zobaczyliśmy tam coś przedziwnego. Wielka firma medialna zamieściła ten klip na stronie głównej z komentarzem, że mają dość tych nadużyć. Rozumieliśmy, że sprawa zrobiła się poważna. Scjentolodzy są ciekawym celem. Na swój sposób głoszą antytezę wartości geeków i hakerów w kluczowych kwestiach. Science fiction, własności intelektualnej, debat na temat wolności, nauki i technologii. Popierają silne prawo własności, wyraźne granice. Gdyby istniała machina do kulturowej inwersji i wsadzono do niej geeków i hakerów, powstałoby coś na kształt scjentologów. A atakowanie swojej nemezis to ogromna frajda. Najbardziej rozjuszyło nas w scjentologii to, jak traktują krytyków kościoła. Każdy, kto powie o nich coś złego, z definicji musi być przestępcą, szaleńcem lub czpunem. Mentalność w stylu, jeśli powiesz o nas coś złego, zniszczymy cię. Takie podejście było nam całkowicie wstrętne. To było sedno sprawy. Cenzura. Ta bezczelna, obleśna sekta weszła na nasze podwórko i zaczęła nam dyktować, co możemy zamieszczać w sieci. Nie ma mowy. Z czym do ludzi? Ludzie, którzy kojarzyli Anonymous, podjarali się na wieść o wojnie ze scjentologami. Zwłaszcza, że obie grupy są dziwaczne. Jestem Anonym od dawna. To nie są normalni ludzie. Jesteśmy dziwni, lubimy dziwne rzeczy, nie wpisujemy się w główny nurt. Scjentologia też jest strasznie dziwna. Mają niezłe jazdy. Więc ludzie pomyśleli sobie, popatrzmy, jak te pokraki się naparzają. Może zaplączą się w portki, wywalą i zrobią komuś krzywdę. Będzie ubaw. Nagle wszyscy ci ludzie uzbrojeni w zabawki do uprzykrzania życia innym Anonom zebrali się do kupy i rzucili na scjentologów. Wtedy 4chan ruszył do akcji. I to na pełnym gazie. Zaczęli trollować scjentologów. Zapychali ich infolinie, zamawiali pizzę. Rozprowadzaliśmy ich numery faksów. Przesyłaliśmy im czarne kartki, aż kończył im się tusz. Gdy próbowałem do nich zadzwonić, ciągle było zajęte. A to była ich główna infolinia. Nie dało się do nich dodzwonić, bo Anoni całkowicie ją zapchali. Gadając jakieś pierdoły, byle zatrzymać ich jak najdłużej przy telefonie. Co to jest Elron? Jak zdianetykować sobie twarz? Zupełnie ich to przerosło.
Nazywam się Brian Muttenbrink. Zawsze lubiłem wszystko, co techniczne i mechaniczne. Ogólnie nauki ścisłe. Komputery robią, co każesz. Nie wariują same z siebie. A jeśli tak zrobią, to pewnie twoja wina. Zawsze mi się to podobało. Są na swój sposób idealne. Wpadłem na 4chan przypadkiem i zobaczyłem wątek na temat scjentologów. Wszedłem w to głębiej i uznałem, że to słuszna sprawa. Anonymous opracowali narzędzie do ataków o nazwie Jonowe Działo Orbitalne, zaczerpnięte z gry komputerowej. Działo orbitalne było bronią ostateczną w grze Red Alert. By go użyć, wystarczy krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami. Ściągnąłem program, który jest darmowy i legalny. Następnie wpisałem w okienko www.scientology.org i wcisnąłem uruchom. Program mówi wtedy tej domenie, żeby przesłała do mnie treść strony bodajże 800 tysięcy razy w ciągu weekendu. Kilkakrotnie zdjąłem ją samodzielnie. To jest jonowe działo orbitalne, w skrócie LOIC. Loik. Nie łamię żadnych przepisów, bo używam go przeciw swojemu komputerowi o prywatnym adresie IP. Oczywiście, atakując jakąś stronę, złamałbym prawo i to w łatwy do wykrycia sposób. Wprowadzasz adres, sprawdzasz, czy wszystkie ustawienia się zgadzają i odpalasz. Miałeś wrażenie, że coś zmieniasz. Samodzielnie. I nie musiałeś nawet opuszczać domu. Siadałeś przed komputerem, postępowałeś zgodnie z instrukcją i broniłeś swoich przekonań. Dawałeś wyraz swoim poglądom i może zmieniałeś świat na lepsze. Ktoś napisał, że musimy nakręcić klip. Witajcie, przywódcy scjentologów. Jesteśmy Anonymous. Klip ukazał się 21 stycznia i był jednym z pierwszych przejawów transformacji Anonymous z subkultury w ruch społeczny, który zapowiadał, że zniszczy kościół scjentologiczny. Ten klip wszystko zmienił. Jesteśmy Anonymous, imię nasze Legion. Nie wybaczamy i nie zapominamy. Spodziewajcie się nas. Gdyby komputer chciał ci powiedzieć, że ci wklepie, tak by to wyglądało. Ten klip był ostatnim elementem układanki, iskrą innowacji, która doprowadziła do narodzin internetowego aktywizmu. Ten klip głosił, że to koniec. Koniec ze śledzeniem ludzi pod dom, z grożeniem prawnikami, dziennikarzom, którzy piszą o was coś złego. Koniec z tym. Za każdy taki numer Anonymous przyleje wam mocniej. Nakręciliśmy wezwanie do boju i ogłosiliśmy, że ruszamy na ulicę. W każdym dużym mieście jest placówka scjentologów. Miejcie się na baczności 10 lutego. Weźcie udział w akcie Solidarności. Brońcie swobody wypowiedzi, praw człowieka, rodziny i wolności. Zaprotestujcie przed placówkami scjentologii na całym świecie. Zaczął się tworzyć konsensus, że naprawdę to zrobimy. Stąd trzeci klip, kodeks postępowania. Nie przynoś broni, ubierz się odpowiednio, zakryj twarz, bo będą chcieli się na tobie zemścić. Zasada numer 17. Zakryj twarz, by uniknąć identyfikacji na wrogich nagraniach. Scjentologia ma długą historię molestowania, śledzenia i ogólnie robienia potwornych rzeczy krytykom Kościoła. Ludzie musieli jakoś ukryć tożsamość. Bali się. Nie chcieli narażać siebie ani swoich rodzin. Padł pomysł masek. A jaką maskę znali wszyscy? Maskę Guya Fawkesa. W ostatniej scenie V jak Vendetta wszyscy noszą tę maskę, co jest zbieżne z tym, jak postrzega się Anonymous.
Chcieliśmy jakoś oddać aspekt anonimowości także poza internetem. Ta maska była naturalnym rozwiązaniem. Mówiła, że żaden z nas nie jest tak okrutny jak ogół. Ogromna czereda anonimowych ludzi postanowiła walczyć z czymś większym i zwyciężyć. Obejrzałem ten klip i pomyślałem, super, ale kto to zrobi? Czy ktoś faktycznie tam pójdzie? Widocznie mieliśmy stereotypową wizję członków tej społeczności. Internetowych nerdów zabunkrowanych w piwnicach. Myślałem, że pojawi się z 15 ludzi na miasto, postoją chwilę w maskach i się rozejdą. Nikt nie wierzył, że ktoś się pojawi. Jadę na miejsce. Nie spałem. Jestem padnięty. Pamiętam, że pojechałem do parku, skoro świt, co było fatalnym pomysłem. Paliłem papierosa, rozglądałem się i myślałem sobie, gdzie są wszyscy? Stoję w parku Bryant, czekam na pozostałych anonów. Pamiętam myśl, a co jeśli tylko ja przyszedłbym do parku? A potem staniemy pod budynkiem 6-7 osób, co całkowicie nas udupi, bo przecież mieliśmy zgubić się w tłumie. Zacząłem chodzić po okolicy i zauważyłem chmarę zielonych balonów. Okazało się, że po drugiej stronie parku jest ze 200 ludzi w maskach Guya Fawkesa. Pomyślałem, ale będzie się działo. Jest nas cały tabun. Nie miałem pojęcia, ilu nas jest, dopóki nie ruszyliśmy z miejsca. A grupa ciągle rosła. Pamiętam marsz przez Times Square. Wokół byli sami anoni. Tam przecież pieszych jest jak mrówek. A wokół widać było same symbole Anonymous. Total. Nie dajcie się omamić. Nie dajcie się omamić. Nie dajcie się omamić. Długi kot jest długi. Długi kot jest długi. Długi kot jest długi. Tak się robi nalot. Zaczęły spływać dane o frekwencji. Myśleliśmy, że w Sydney będzie z 50 ludzi, ale tylu pojawiło się już przed rozpoczęciem, a ulicami sunęły czeredy kolejnych. Po kilku godzinach w Sydney było już 250 ludzi. Policja szacowała, że było ich jeszcze więcej. Ale jak to? Adelaide, Perth, Melbourne, wszędzie ponad 200 ludzi. W samej Australii na ulicę wyszło niemal 1000 ludzi. Potem był Tel Awiw. Scjentolodzy otworzyli tam pierwszą placówkę tydzień wcześniej. Przyszli Palestyńczycy i Izraelczycy ze swoimi flagami. W którymś momencie się nimi wymienili. Super sprawa. Zadzwoniłem do Londynu i pytam, jak to wygląda u was? Dopiero wstałeś? Nawet nie włączałem komputera, wolałem zadzwonić. Mamy tu 600 ludzi, gliny są wściekłe. We wszystkich większych miastach pojawiły się setki ludzi. W Clearwater było ich ze 300. Ale chyba nic nie przebiło Los Angeles. Tam był ponad 1000. Wydarzyło się coś niespodziewanego. Na ulicę wyległy tysiące ludzi. Było to przytłaczające. I straszne, ale w dobrym sensie. Doliczyliśmy się około 10 tysięcy. A ponad 9 tysięcy to jeden z naszych memów. W głowie się to nie mieściło. Jak się nazywacie? Anonymous. Bardzo dobrze nam to zrobiło na ego. Ludzie zobaczyli, że są nas tysiące. Byliśmy w tym momencie władcami świata. W jednej chwili bawisz się w lolkaty i tego typu wygłupy, a miesiąc później ulicami maszeruje 10 tysięcy ludzi. I to w każdym większym mieście świata. Co się dzieje?
Co się zmieniło? Kto przestawił wajchę? Zupełnie inaczej spojrzałem na świat. W końcu się poznaliśmy. Centralnym elementem tożsamości Anona jest to, że czujesz się samotny, aż trafisz na 4chan. Gdzie znajdujesz ludzi, którzy myślą tak jak ty? I nagle nie jesteś sam, otacza cię 500 bratnich dusz. Wszyscy znają te same dowcipy. Wszyscy mają podobne zainteresowania. Masz swoją kulturę. W końcu trafiasz na swoje plemię. Od razu czułeś się jak w domu. Jakbyś trafił do swoich. Całymi latami oglądaliśmy te same obrazki, śmialiśmy się z tych samych żartów. Byliśmy przyjaciółmi, mimo że się nie spotkaliśmy. To było radosne wydarzenie. Było to dość zaskakujące. Przyszli nie tylko nastolatkowie. I było o wiele więcej dziewczyn, niż można było przypuszczać. Wszyscy zakładali, że Anonymous jest domeną kolesi. Ale okazało się, że wcale nie. Przyszły naprawdę niezłe laski. Zdziwilibyście się. Było mnóstwo nie do końca ogarniętych społecznie facetów. Skrępowanych, mieszkających z rodzicami, przeważnie prawiczków. Wierzcie mi, podczas tych protestów tylu z nich w końcu zaliczyło. Podejrzewam, że całe tysiące. A w innym wypadku czekaliby latami. Dlatego te protesty były takie istotne. Ludzie wreszcie mieli okazję się poznać. Dotąd wszyscy byli anonimowi. Był to więc kres tej anonimowości. Scjentolodzy przypuścili kontratak. Wrzucili coś do sieci. Twierdzą, że są nastawieni pokojowo, lecz w niecałe 3 tygodnie członkowie Anonymous wykonali lub sprowokowali 8139 telefonów z groźbami lub obelgami, wysłali 3,6 miliona złośliwych maili, weszli na stronę kościoła 141 milionów razy, dopuścili się 10 aktów wandalizmu, 22 fałszywych zgłoszeń o zagrożeniu bombowym i zagrozili śmiercią 8 członkom i funkcjonariuszom kościoła scjentologicznego. Chcieli mnie znaleźć. I udało im się. Zatrudnili detektywów. Zaczęli robić nam zdjęcia i grozić pozwami. Śledzili ludzi pod sam dom. Na co dzień słyszało się, że ktoś musiał zgubić ogon w metrze. Prześledził go ktoś z kościoła. Chodzili za nami do domów, próbowali nas zastraszać, wysłali pisma od prawników. Te taktyki pochodziły jednak sprzed epoki internetu, więc były całkowicie nieskuteczne przeciw Chanology. Większość ludzi oprawiła te listy w ramki. Widziałem ich mnóstwo. Mój jest w jakimś pudle. Użyłem tego całego działa jonowego, po czym wróciłem do normalnego życia. Po pół roku do moich rodziców zapukało FBI, szukając mnie. Z samochodu wysiadło 2 mężczyzn. Zdjęli marynarki i położyli broń na przednim siedzeniu i spytali, czy Brian jest w domu. Wyjaśnili, że są z FBI i że go szukają. W życiu tak się nie bałam. Rodzice podali im mój ówczesny adres. Przyjechali i powiedzieli, że chcą porozmawiać. To była najgorsza rozmowa w moim życiu. Usiedliśmy przy stole i zaczęli zadawać mi pytania, a ja próbowałem wyczuć, o co może im chodzić. W końcu zaczęli pytać o Anonymous. Byłam śmiertelnie przerażona. Mój syn mógł trafić na 5 lat do więzienia i dostać 100 tysięcy dolarów kary. Nie miałem pojęcia, że popełniam poważne przestępstwo. Myślałem, że skończy się na pokiwaniu palcem, może karze rzędu 200 dolarów. Więc przyznałem się do wszystkiego. I potem już poszło. Trafiłem do więzienia.
Wytłumaczył mi, że to tak, jakby 800 tysięcy razy wcisnął przycisk odśwież. A to przecież taki drobiazg. Według scjentologów byłem drugi pod względem wyrządzonych szkód, więc dostałem najwyższą karę w mojej kategorii. Rok w więzieniu i rok nadzoru. Biorąc pod uwagę to, co robiłem, jest to jeden z najbardziej absurdalnych wyroków, o jakich słyszałem. Zwłaszcza ten rok nadzoru, podczas którego nie mogę dotknąć komputera. Nie wiem, co to ma na celu, oprócz utrudnienia mi życia. Widzicie ten komputer za mną? Gdybym go dotknął, mógłbym wrócić do więzienia. Bo nie mogę zadawać się z członkami Anonymous. Zrobili wielki raban, że są kościołem, a w Ameryce można wierzyć w co się chce. Chyba porównali mnie do Ku Klux Klanu i nazistów. A to coś zupełnie innego. Jestem bardzo dumna z tego, co zrobił. Walczył o coś, w co wierzył. Ale o tym nie wspomniano nawet słowem. W życiu nikogo bym nie skrzywdził. Nie mam tego w naturze. Przed atakiem Anonymous krytycy Kościoła musieli być bardzo ostrożni. Scjentolodzy zastraszali pozwami wykładowców, dziennikarzy, wszystkich. Ale to już przeszłość. A za zmianę tę odpowiada chyba przede wszystkim Anonymous. Co ciekawe, doprowadziło to do schizmy. Duża grupa ludzi uznała, że Chanology jest nowotworem, że ściąga na nas uwagę. Trollowanie zamarło. Nie było beki. Zrobiło się strasznie poważnie, moralnie i statecznie. A przecież nie po to tu jestem. Tego typu teksty. Na co ludzie z drugiej strony odparli: super, ale my jesteśmy tu właśnie dla tych poważnych akcji, więc to wy się wynoście. Nastąpiło starcie ideologii, co było strasznie dziwne. Chcieli, o czym mówią zresztą wprost, poprawić opinię o Anonymous, więc wkleili stroboskopowe animacje na forum dla epileptyków, żeby każdy, kto na nie zajrzy, dostał ataku padaczki. Pojawił się termin moralna ciota. Jeśli nie wywoływałeś u ludzi ataków padaczki, byłeś moralną ciotą. I tym właśnie jestem. Kimś, kto chce wykorzystać Anonymous w służbie, powiedzmy, że dobra. Zamiast wygłupiać się w grach komputerowych. Pewien Anon dobrze to kiedyś ujął. Nie ma przywódców ruchu. Konkretne akcje mają przejściowych prowodyrów, przywódców de facto. To merytokracja oparta na szacunku. Zdarza się, że ktoś bierze udział w jednej operacji i tyle. Na przykład gospodyni domowa, którą też oburzyła dana sprawa. Porównuję to do chmary ptaków. Wszyscy lecą spokojnie, aż ktoś odbija w inną stronę, a reszta rusza za nim. The mass fly into the same direction following that person. It's totally. Przy czym akcje te są całkowicie fakultatywne. Sorry, I don't take part. When Chanology w momencie największego nasilenia przypominało dzieciaka, który po raz pierwszy zdaje sobie sprawę z własnej siły. Gdyby w 2008 i przez większą część 2009 zadać mi pytanie, czy działania polityczne Anonymous zawsze będą ściśle związane ze scjentologią, powiedziałabym, że tak. Ale ta zależność została zerwana, gdy w 2010 roku zrodziło się nowe skrzydło polityczne. Naszym zadaniem jest odkrycie planów nadużyć i obnażenie ich,
by można było je udaremnić, zanim wejdą w życie. W Assange'u ciekawe jest to, że też jest produktem kultury hakerów. Jest orędownikiem wolności informacji. Julian to Mendax. Gdy byłem mały, był największym hakerem na Ziemi. Podobno przestawiał satelity, włamując się do NASA. Może to nieprawda, ale właśnie ten mit sprawiał, że dzieciaki podłączały się do sieci, by sprawdzić, czy też uda im się coś takiego. WikiLeaks to idealny wyraz etosu hakerów. Prawda chce być wolna, a my ją wyzwolimy. WikiLeaks opublikowało masę depesz dyplomatycznych, co wywołało mnóstwo kontrowersji. Strona WikiLeaks opublikowała niemal 400 tysięcy tajnych dokumentów na temat wojny w Iraku. To największy przeciek w historii USA. Depesze zdradzają, że USA szpieguje swoich sojuszników. Wiele rzeczy, o których nie mówiło się otwarcie, wiele tajemnic poliszynela, wylądowało na forum publicznym, co stawia pewnych ludzi w krępującej sytuacji. Dał światu wgląd w to, jak działają elity tej planety. Przynajmniej do pewnego stopnia. To depesze niższego szczebla, ale na co dzień tego nie widzimy. Było to dość szokujące i nie dało się tego już cofnąć. Informacje chcą być wolne, więc przeanalizujmy je. Powinniśmy wiedzieć takie rzeczy o naszych rządach. A jeśli one nam tego nie mówią, musi zrobić to ktoś inny. Prawdziwy pożar wybuchł, gdy PayPal, Mastercard i Amazon odmówiły obsługiwania WikiLeaks. Nagle nie mogłeś dawać pieniędzy WikiLeaks, choć Visa i Mastercard i PayPal nadal obsługiwały przykładowo organizacje neonazistowskie. Visa and Mastercard were perfectly fine with you being able to, like, you know, PayPal being able to, like, make donations to them. Ale WikiLeaks odcięli. No. WikiLeaks robi coś dobrego. To był szczyt hipokryzji. Wykorzystali swoją mafię bankową. Ludzi naprawdę to rozgniewało. Byli wręcz wściekli. Panowało chyba przekonanie, że WikiLeaks obnaża kłamstwa wciskane przez rządy obywatelom, a te próbowały wyciszyć sprawę. Wywołało to ogromną furię. Anonymous błyskawicznie przeszło do ataku. Zbombardowali PayPala. Wkurzyli się. Cyberprotesty, strajki okupacyjne, jakbyś tego nie nazwał. DDoS trochę przypomina wbijanie gwoździa młotem pneumatycznym. Wzięło w tym udział mnóstwo ludzi. W kilka dni udało im się sparaliżować strony Mastercard i PayPal. Zupełnie jakby magikowi wreszcie wyszła sztuczka. Nie spodziewasz się tego, więc jest to przepiękne, cudowne. Ludzie wreszcie podnieśli głowy. Kiedy ostatnio mieliśmy ogromny, znaczący protest? Nie mówię o republikańskich akcjach typu chcę nosić broń w miejscach publicznych. Tu 10 tysięcy wściekłych ludzi stwierdziło, że tak nie można i postanowiło coś z tym zrobić. Wkrótce potem WikiLeaks zablokowano w Tunezji. Anonymous dowiedzieli się o tym i interweniowali. Początkowo wyłącznie w celu zwalczania cenzury. Przeprowadzili kilka ataków DDoS i zaczęli nieśmiało flirtować z pozainternetowymi ruchami społecznymi i solidarnością ponadnarodową. Nazywam się Pete Fine. Możecie nazywać mnie internautą lub haktywistą. Telecomics to doraźna grupa sieciowych aktywistów, którzy w zeszłym roku podtrzymywali działanie internetu na Bliskim Wschodzie. Tunezyjski rząd nie tylko cenzurował i filtrował internetowe przekazy, lecz także kradł ludziom hasła do Facebooka, kasował ich posty, śledził ich działanie w sieci itd.
Zgłosiło się do nas kilku tunezyjskich hakerów z Anonymous. Nie miałem pojęcia, że mamy kogoś w Tunezji. Byłem w szoku. Okazało się, że byli w posiadaniu kluczy do części królestwa, czyli informacje o tamtejszym dyktatorze. Pomogliśmy im wydobyć je, a następnie uderzyliśmy do WikiLeaks. Tunezyjczycy obalili dyktatora Ben Alego. Rewolucja doszła do skutku dzięki internetowi, Facebookowi i Twitterowi. Oczywiście wywołał ją 50 lat dyktatury, ale sieć posłużyła za katalizator. Na jednym nagraniu dziękują nam za pomoc. Z maską Foxa w ręku mówią, że tylko my stanęliśmy u ich boku. Dziękujemy, Anonymous. Macie nowych sojuszników. Fantastycznie było to usłyszeć i poczuć tę więź. Grupa hakerów, która walczyła z cenzurą w WikiLeaks, skupiła obecnie uwagę na Egipcie. W przededniu egipskiej rewolucji wrzucaliśmy na Twittera przekazy od Egipcjan, którzy nie mieli dostępu do swoich kont. Zbieraliśmy od nich doniesienia i publikowaliśmy je, by pomóc im w informowaniu o sytuacji w ich kraju. Zdarzały się bardzo osobiste przekazy. Jedną z cech wyróżniających tę akcję było to, że Egipt zmiażdżył nas emocjonalnie. Oglądaliśmy na żywo transmisje, które pomagaliśmy organizować. Na naszych oczach masakrowano ludzi. To była zupełnie inna bajka. Pierwszy raz płakałem przed ekranem. Nic wcześniej nie poruszyło mnie tak jak Egipt. To była chora akcja. Oglądaliśmy ludzi mordowanych za to, że wyszli z domów. A przecież mieli prawo do wolności, mieli prawo wybrać swoich przywódców. 27 stycznia egipski rząd zaczął wyłączać internet w całym kraju. Jest taki świetny wykres, który pokazuje ruch na łączach z Egiptem. W którymś momencie wszystko się urywa. Byliśmy w szoku. Nie mogliśmy uwierzyć, że jakiś kraj mógł odciąć się od reszty świata. Zwłaszcza, że tam, gdzie nikt inny nie patrzy, dzieją się zwykle straszne rzeczy. Nagle zapadła cisza. Nigdy tego nie zapomnę. W jednej chwili na Twitterze aż huczał, a zaraz potem całkiem zamilkł. Takie akcje prowadzą do zamieszek. Mubarak, robiąc to, naprawdę wkurzył ludzi tutaj i na Bliskim Wschodzie. Próbowałem postawić się na ich miejscu. Nagle lądujesz na pustyni. Cały twój świat zostaje wymazany. To uświadomiło mi i pozostałym, że to samo może przytrafić się w dowolnym momencie w każdym kraju na świecie. Anonymous i inni internauci powiedzieli: takiego wała. Chcecie wyłączyć internet? Dobra, to my pokażemy ludziom, jak go z powrotem włączyć. Wielu moich znajomych pomogło z kodowaniem, z kluczami i certyfikatami SSL. Pokazywali tamtejszym ludziom, jak obejść rządowe blokady i wyzwolić się. Telekomix wrzucał na Twittera konfigurację połączeń dial-up. Przesyłki do Egiptu zawierały informacje o częstotliwościach krótkofalówek, dane do połączeń modemowych. W sumie ustanowiliśmy około 500 połączeń dial-up. Znaleźliśmy też porady dla ofiar ataku gazem łzawiącym i informacje o pierwszej pomocy i przetłumaczyliśmy je na arabski. Wrzuciliśmy to na PDF-a i wysłaliśmy faksem. Najskuteczniejszą taktyką było zdjęcie rządowych stron. We're taking your dictator's web pages down.
Hosni Mubarak postanowił ustąpić z urzędu prezydenta. Odejście Mubaraka było chwilą triumfu. Jednak warto się burzyć. Ludzie mogą coś zmienić. Wielu Amerykanów po raz pierwszy zobaczyło, jak naród sprzeciwia się rządowi i mówi, że ma dość. Dość tyranii i zniewolenia. Egipcjanie potem nam dziękowali. Powiedziałem im, żeby po prostu kiedyś odwdzięczyli się tym samym. Choć było to super i po części o to walczyliśmy, nie łudziłam się, że to już koniec. I że odtąd wszystko będzie cacy. Wiedziałam, że teraz musimy być jeszcze bardziej czujni. FBI wszczęło śledztwo w sprawie Anonymous. Grupy hakerów rzekomo odpowiedzialnej za zeszłoroczne ataki na Mastercard i Visa. 40 nalotów. Konfiskata komputerów, komórek. W przypadku jednej dziewczyny zabrali też sprzęt jej rodziców. Od zawsze bawiliśmy się w kotka i myszkę, nie tylko z FBI, lecz także z innymi grupami uważającymi się za strażników ładu. Dostałem pogróżki od byłych agentów służb specjalnych, którzy obecnie pracują w sektorze prywatnym. 5 lutego wyszedł artykuł Financial Times. Powoływał się na niejakiego Aarona Barra, prezesa HB Gary Federal, firmy zajmującej się wywiadem. Powiedział on dziennikarzowi Financial Times, że po kryjomu i od kilku tygodni monitorował serwer AnonOps i za pomocą swoich autorskich technik pozyskiwania informacji zidentyfikował przywódców Anonymous, w tym 25, tu cytat, oficerów. Musieliśmy zobaczyć ten dokument. Nie chodziło o zniszczenie jego ani jego firmy. Chcieliśmy zobaczyć ten dokument, a potem to już się zobaczy. Więc go zdobyliśmy, bez najmniejszych problemów. Był na tej liście mój nick oraz nick Grega Husha. Okazało się, że wszystko, co powiedział Financial Times, było nieprawdą i to wręcz komiczną. Trzeba było zamknąć mu gębę i pokazać światu, że to niedoinformowany matoł. Ujmując to w terminologii hakerskiej, Anonymous jest gniazdem szerszeni, a Aaron Barr stwierdził, wsadzę w to coś penisa. W 24 godziny został całkowicie zniszczony przez małą grupkę ludzi, która urządziła sobie hakerskie gody. Zanim zdążył powiedzieć, zabierzcie te szerszenie, Anonymous zdjęli mu stronę, ukradli maile, skasowali kopie zapasowe plików jego firmy, zdemolowali mu konto na Twitterze i zdalnie wymazali dane z jego iPada. A dopiero co doszedł na nowy poziom w Angry Birds. Połów w HB Gary przyniósł około 70 tysięcy maili. Najważniejsze z nich dotyczyły pewnej propozycji, do której przygotowywano wręcz prezentację w PowerPoincie. Wystąpienia w charakterze prowokatorów i zdyskredytowania WikiLeaks. HB Gary proponowało przesłanie WikiLeaks fałszywych dokumentów, co miało zniszczyć wiarygodność tej organizacji. Nie mogę wdać się w szczegóły, więc spróbuję opowiedzieć ogólnie. Przede wszystkim raczej nikogo nie zdziwi, że nie jestem fanem WikiLeaks. Uważam, że pozyskiwanie utajnionych informacji po to, by następnie je ujawnić, jest bardzo niebezpieczne i destruktywne. Barr zaproponował, że pójdzie na wojnę informacyjną z WikiLeaks, że stworzy tarcia wewnątrz WikiLeaks i przeprowadzi ataki DDoS. Chciał pan też przypuścić cyberataki na WikiLeaks, by zdobyć informacje o ich informatorach.
Chcę podkreślić, że żadne z tych działań nie zostały wprowadzone w życie. W świecie biznesu czasem przed złożeniem oferty robi się burzę mózgów. Co moglibyśmy teoretycznie zaoferować? Ale ktoś to zaproponował. Czyli rozważaliście to. Tak. Chcieli wziąć też na cel Glenna Greenwalda, dziennikarza z Salon, który był głośnym krytykiem rządu i zwolennikiem WikiLeaks. Wygląda na to, że chcieliście zaatakować dziennikarza. Tak, ale nie chcę mówić o Glennie Greenwaldzie nic poza tym, co już powiedziałem. Nie mieliśmy zamiaru atakować dziennikarzy. Ja nie miałem takiego zamiaru. Chociaż właściwie uogólnijmy. Nigdy otwarcie nie zaatakowałbym dziennikarza, chyba że byłby to dziennikarz, który według mnie postępuje nieetycznie. Wtedy może stać się przedmiotem publicznej debaty. Działali na samej granicy etyki, a w wielu przypadkach ją przekroczyli. Nie popieram szeroko zakrojonej kradzieży informacji i ujawniania ich opinii publicznej. Jeśli ktoś ma informacje, które zostały ukradzione, niezależnie od tego, czy WikiLeaks podjudzało do tej kradzieży, czy też same one do nich trafiły, grożą ujawnieniem informacji, które są prywatną własnością innej organizacji. Możesz pozwolić na to lub spróbować ich powstrzymać. W którym momencie ofensywa staje się zbyt ofensywna? Rządy na całym świecie zaczynają publicznie przyznawać, że muszą wypracować lepsze strategie cybernetycznych działań ofensywnych, bo sama obrona nie wystarcza. W oczach opinii publicznej H.B. Gary szybko z ofiary przeistoczył się w złoczyńcę. Coraz trudniej było odróżnić tych złych od tych dobrych. Ta sprawa zmieniła Anonymous równie mocno, co powstanie w Tunezji, które miało miejsce zaledwie miesiąc wcześniej. Były to przełomowe wydarzenia. Tunezja dała Anonom poczucie moralności i świadomość, że mogą zmienić świat. H.B. Gary dał im zaś pewność siebie. George Hotz umożliwił odpalenie na PlayStation własnego, w tym pirackiego oprogramowania. Tu GeoHot. Jakby ktoś nie wiedział, Sony pozwało mnie do sądu. Sony uznało to za naruszenie prawa. Wysłali na niego armię prawników i zaciągnęli go do sądu. Poszedł na ugodę. Reakcja społeczności była natychmiastowa i krwawa. Sony potwierdziło, że hakerzy włamali się do sieci PlayStation i zdobyli dane osobowe 77 milionów użytkowników. Przez kolejne 8 miesięcy włamano się na ich serwer ponad 20 razy. Nie ma dowodów na to, że za większością ataków stała Anonymous, ale media skupiły się na ich udziale, bo robili dużo hałasu. Mieli wyraziste logo, którym można było oplakatować artykuł i mówili rzeczy, które świetnie pasowały do sensacyjnej narracji. A potem, niejako znikąd, pojawił się niejaki Lulzsek. Lulzsek to odprysk Anonymous skupiający głównie ludzi, którzy włamali się do H.B. Gary. Postanowili stworzyć osobną grupę i organizować własne niezależne operacje. Hakowali i publikowali, co chcieli. Nie mieli zasad. Stwierdzili po prostu, zrobimy trochę szumu, bo jest za spokojnie. I tak zrobili. Lulzsek przez jakiś czas próbowali zaznaczać, że nie są Anonymous, ale raczej nikt tego nie kupił. Nie ma mowy, żeby to była prawda. Anoni przeważnie nie robią nic w rażący sposób niezgodnego z prawem.
A jeśli już to robią, to przeważnie w bardzo określonym kontekście politycznym. Lulzsek zaś był co prawda zabawny, ale uderzał w przypadkowe cele i złamał niepisane zasady, atakując media. Ujawnianie danych osobowych ludzi, którzy przypadkowo znaleźli się na linii ognia Anonymous, nie jest dobrze widziane przez wielu Anonów. Było na ten temat wiele sporów, bo my nie działamy w ten sposób. My nie atakujemy mediów. PBS wyświetlił dokument o Bradleyu Manningu, rzekomym informatorze Wikileaks. Nie spodobał się on jego stronnikom. Włamali się na stronę PBS i wrzucili na nią artykuł o tym, że Tupac i Biggie tak naprawdę nie zginęli, lecz uciekli od sławy i po cichu osiedlili się w Nowej Zelandii. Atak Lulzsek na PBS trochę mnie zmierził. Nie jestem zachwycony wizją ataków na media za niepochlebne publikacje. Nie podoba mi się wasz reportaż, więc wyłączymy wam stronę internetową. To mogłoby spotkać też mnie, gdybym napisał o jakiejś grupie i mój tekst jej się nie spodobał. Mogę z nimi o tym rozmawiać, ale wolałbym, żeby nie zawieszali mi strony. Chodziło o kwestię wolności słowa, więc atakowanie prasy... Była w tym jakaś sprzeczność. Stwierdziliśmy, że nie należy tak robić, ale Lulzsek miał inny cel, więc im to nie przeszkadzało. Aktywizm zaczął robić się, można wręcz powiedzieć, że wredny. Korzystał z coraz brutalniejszych środków. Lulzsek poszerzył repertuar Anonymous o bombastyczne akty chuligaństwa. Ludzie skupieni na operacjach wolnościowych, którzy chcieliby Anonymous był orężem do walki z establishmentem, uznali je za niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Trochę trudno jest promować nieposłuszeństwo obywatelskie i organizować powszechne, oddolne dochodzenia z użyciem nie zawsze legalnych środków. Trudno tego bronić, gdy część ludzi z twojego ruchu uprzykrza życie innym dla jaj. Włamywali się, gdzie im się podobało. Do sieci rządowych, korporacyjnych, policyjnych. Przeważnie z podobnych pobudek co Anonymous. Wzięli na celownik Arizonę za jej politykę imigracyjną. Szaleli przez 50 dni, siejąc chaos, a potem po prostu zniknęli. Hakerzy z Lulz Security ogłosili, że kończą działalność, bo osiągnęli cel. Zakłócili dla jaj pracę rządu i korporacji. Nazywam to wzrostem znaczenia uczestników chaotycznych. Według typologii Dungeons and Dragons chaotyczny może być dobry, neutralny lub zły. Ludzie uważali Anonymous za chaotycznych dobrych. Widzieli w operacji rewanż i ataku na scjentologów przejawy dobra. Taki Robin Hood, czynisz dobro, ale działasz poza systemem. Inni uważali Anonymous za chaotycznych złych, jak Joker z Batmana, który po prostu chce pogrążyć świat w pożodze. Prawda jest zaś taka, że Anonymous odzwierciedla całe to spektrum. Ja martwię się nie tyle działaniami Lulzsek, co kolejną inkarnacją tego nurtu, tymi, którzy pchną to jeszcze dalej. Gdy walczysz z potworami, musisz uważać, żeby samemu nie stać się potworem. Sabu był chyba najsłynniejszym Anonem, któremu udało się przez jakiś czas podtrzymać tę sławę. Zwykle Anonymous brutalnie karze każdego takiego gwiazdora, ale Sabu udało się tego uniknąć. Był niesamowicie kontrowersyjną postacią. Był bombastyczny i agresywny. Ale zarazem był świetnym mentorem i motywował ludzi do rozwoju. I te cechy chyba najlepiej odzwierciedlają jego rolę w kolektywie. Co tłumaczy ogrom poczucia zdrady wśród Anonów, gdy okazało się, że Sabu pracuje dla FBI.
it was revealed that Sabu was working for the FBI. Do dziś część ludzi święcie wierzy, że działał po ich stronie, że tak naprawdę zwalczał FBI od środka. Niezależnie od kolejnych ujawnianych faktów, ale zdradził wspólnotę, co zdruzgotało każdego, kto się z nim zetknął. Jesteśmy dziś w sądzie w Southwark, by wesprzeć jednego z naszych braci i okazać mu solidarność. By wiedział, że o nim pamiętamy. My nie wybaczamy i nie zapominamy. Hugh Davis, niezależny adwokat. Pracuje m.in. przy oskarżeniu LulzSec. Nie mogę udzielić komentarza na temat Sabu. A co do cyberkryminalistów, może nie działają dla zysku, lecz dopuszczają się destrukcyjnych działań wobec ludzi, z którymi się nie zgadzają. Według kodeksu karnego to wandalizm. Trzeba uważać, by wolność słowa nie była realizowana kosztem prawa różnych organizacji do utrzymywania strony internetowej dostępnej dla każdego członka demokratycznego społeczeństwa. To have a lawful website operating available to the public in a democratic society. Zakłócanie działań stron, z którymi się nie zgadzasz, nie jest działaniem na rzecz wolności słowa, lecz godzi w jej podstawy. Jesteśmy członkami Anonymous UK. Wspieramy Legion. Jeśli któryś z naszych braci upadnie, powstaniemy wszyscy. Nie boimy się. Jesteśmy w maskach, ale nie chowamy się, bo nie zrobiliśmy niczego złego. Chcemy pokazać władzom, że się ich nie boimy. Choć wydają się być potężni, Anonymous i LulzSec to płotki w porównaniu z innymi tajnymi operacjami, być może finansowanymi przez rządy. Prawdziwi hakerzy nie są jakimiś samotnymi kretynami chichoczącymi po nocach nad komputerem. Takich też jest kilku, ale większość jest zorganizowana. To wolni strzelcy z Rosji, Rumunii, Iranu, skądkolwiek bądź, pracujący dla organizacji przestępczych. Sektor bezpieczeństwa komputerowego nieustannie się rozrasta. Istnieją już w tej branży firmy warte 10 miliardów dolarów. Nie wiem, ile jest wart cały sektor, ale na pewno dużo. 15 lat temu na Black Hat przyjeżdżało 500 uczestników. Dziś jest ich 8,5 tysiąca. Coraz więcej ludzi trafia tu, by dowiedzieć się, czym są ataki cyfrowe. Firmy sprzedają tu nowe produkty, a rząd rekrutuje tu nowych cyberwojowników. Ludzi pcha do organizacji pokroju Anonymous poczucie, że władze obserwują ich dzień i noc, a w Ameryce jest to poniekąd prawdą. Żyjemy w dobie uznaniowych podsłuchów i kamerowego monitoringu. Mamy wrażenie, że jesteśmy nieustannie śledzeni i że będzie tylko gorzej. NSA zajęła się szpiegostwem wewnętrznym. W Utah budowane jest wielkie centrum szpiegowskie, a jedynym ratunkiem wydaje się być kodowanie danych. Anonymous pozwala ludziom na życie poza systemem. W sieci istnieje nurt ceniący sobie wolność słowa i walczący z korupcją i inwigilacyjnymi zakusami władzy. Gdy czują, że jakaś organizacja zagraża ich wartościom, kontratakują. Aresztowano 16 ludzi. Agenci FBI wzięli na cel rzekomych członków grupy hakerów. Przeszukali 6 domów w Nowym Jorku i 10 w innych stanach. Aresztowani podejrzewani są o atak na stronę PayPal, który nastąpił po odcięciu wpłat dla WikiLeaks. Obrońcy hakerów twierdzą, że była to forma protestu. FBI obawia się jednak, że te ataki mogą ewoluować w niebezpiecznym kierunku. FBI pojawiło się u mnie o 6 rano. Byli naprawdę chamscy. Pamiętam swoją złość i frustrację, bo moje działania nie uzasadniały nakazu rewizji. Wparowali do mnie jak do Meliny.
Wyważyli drzwi, rzucili mnie na podłogę, wykręcili mi ręce. A nie próbowałem walczyć. W teorii grupa ludzi, tu cytat, zapchała stronę PayPal, tym samym narażając korporację na szkody materialne. Koniec historii. Nie chodzi tu o kradzież tożsamości, publikację maili, naruszenie tajemnicy, kradzież usług, uniemożliwienie pracy. To zwykły internetowy strajk okupacyjny. Gdy Obama mówi w telewizji, ludzie, do telefonów zalejcie republikanów głosami protestu, jest to całkowicie legalne. Nawet gdyby uznać założenie aktu oskarżenia, chodzi o to samo. To najwyższa forma protestu elektronicznego. Zostałam oskarżona o ciężkie przestępstwo. 15 lat w więzieniu federalnym i kara $250,000. Średni wyrok dla pedofila to 11 lat. To absurd. Za molestowanie dzieci dostajesz mniejszy wyrok niż za włamanie do czyjegoś telefonu. Nawet jeśli uznamy, że rząd mówi prawdę, mamy tu do czynienia z działaniem obywatelskim. Tak właśnie działają ruchy społeczne. To jak siedzenie przy barze w Selmie w Alabamie. 500 ludzi uniemożliwiających innym skorzystanie z segregowanego rasowo lokalu. Teraz piszą o tym w podręcznikach. To jak uliczna demonstracja antywojenna, tyle że w innej przestrzeni. Skutek jest taki sam. Nigdy nie porównałbym się do Gandhiego czy Martina Luthera Kinga, ale oni też byli jednostkami gotowymi działać, by zmienić świat. A ich przesłanie żyje do dziś w każdym z nas. Gdy masz okazję dokonać czegoś takiego, musisz ją wykorzystać. Żałuję, że nie mamy z 50 milionów takich dziewczyn. Jako człowiek zbliżający się do końca drogi zawodowej, czułbym się lepiej, wiedząc, że jest ich więcej. Postanawiając złamać prawo, wiesz, że możesz ponieść tego konsekwencje. Tak to już działa. Naiwnością byłoby się tego nie spodziewać. Pytanie brzmi, czy kara będzie proporcjonalna do przewinienia? Według mnie może nie być. Ludzie będą uważnie obserwować przebieg tych procesów, badać podstawy oskarżenia i śledzić, czy w którymś momencie uda się przedstawić ataki DDoS jako legalne formy protestu. Coraz większa część naszego życia jest przynajmniej częściowo zakotwiczona w internecie, więc musimy zastanowić się nad kwestią protestu w sieci. To zwykle akty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jedna osoba wysyłająca pakiet danych nic nie zmienia. Ale 100 tysięcy takich osób obali serwer. I co wtedy? Wszyscy są przestępcami i mają iść do więzienia? Nie. To była forma nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nie powinni za to iść do więzienia. W tym momencie określimy, czy można protestować w sieci. Czy prawo do obrony poglądów i wolność słowa rozciągają się na internet? Mamy prawo nie być monitorowanymi z racji na poglądy. Ale zależy to od nas. To kazus Hucka Finna. Na koniec usłyszy, że musi oddać tego niewolnika i że jeśli tego nie zrobi, pójdzie do więzienia, bo Jim jest cudzą własnością, a ponadto zostanie potępiony i pójdzie do piekła, bo rzecz dzieje się w ewangelickim Missouri. Huck całą noc pali fajkę, głowiąc się nad tym, a rano stwierdza, w takim razie pójdę do piekła. Innymi słowy, odkrywa, żeby zostać ekspertem w zakresie etyki, musi wznieść się ponad ówczesne uregulowania prawne i religijne i dotrzeć do meta prawdy legalności i prawości. Hakerzy widzą w sobie właśnie takich haków, kopczących fajeczkę i stwierdzających, pójdę do więzienia, ale przynajmniej postąpię właściwie. Chcecie pewnie spytać, czy zrobiłbym to ponownie. Zastanawiałem się nad tym. Naprawdę wierzyłem, że mam rację. Nadal uważam, że postąpiłem słusznie i mam nadzieję, że ktoś na tym jakoś skorzystał.
Chcę wierzyć, że może powstrzymałem kogoś przed wstąpieniem do sekty. Za drugim razem raczej bym na siebie nie doniósł, ale poza tym nie zmieniłbym niczego. Tylko tę rozmowę z FBI. Mówisz? Mała rzecz, ale trochę zmieniła. Jestem zła. Od czasu do czasu zdarzają mi się chwile załamania i grozy. Ale moje poglądy się nie zmieniły. Nadal chcę walczyć. Nie przestało mi na tym zależeć. Pokażcie mi, jak wygląda demokracja. Tu nie chodzi o sprawy techniczne. To kwestia filozoficzna i psychologiczna. Co nas motywuje do działania? Skąd tyle niepokojów, poczucia wykluczenia i gniewu, które pchają ludzi w objęcia tych ruchów? Nieważne, czy są według ciebie złe, one nie znikną. Stanąłem na górze Anonymous i ujrzałem świat gotowy do rewolucji. Cóż można powiedzieć? Gdy znajdujesz się w przełomowym momencie historii, czujesz to w kościach. Surfowanie na fali historii to niezwykłe uczucie. W Anonymous jest wielu ludzi, którzy bardzo poważnie traktują szerzenie demokracji na świecie. To jedna z rzeczy, która napawa mnie w Anonymous największą dumą. Nie ze wszystkich jestem dumny, ale cieszę się, że walczymy z cenzurą i dyktaturą, nawet we własnym kraju. Nadal palę świeczki za tych ludzi bezkarnie zastrzelonych w San Francisco. Jestem dumny z działań Anonymous w ramach Occupy Wall Street. Cieszę się, że pomogli gromadzić i upowszechniać informacje o tym ruchu i zmobilizowali ludzi do aktywnego protestu. Sprzeciw ma teraz swoją własną estetykę. Możesz wykorzystać ją gdziekolwiek w obronie dowolnej sprawy. Czasem skutki będą straszne, a czasem cudowne. Pewna jestem tylko tego, że będzie to ciekawe. Zupełnie nowe zjawiska pojawiają się bardzo rzadko, a to chyba jedno z nich. Władza i pieniądze nie mają znaczenia w internecie. Tam liczą się tylko twoje pomysły, twój intelekt i twoja osobowość. A gdy jakaś organizacja spróbuje rozszerzyć swoje wpływy na internet, Anonymous jej to uniemożliwi. Historia uczy nas, że zmiany nie przychodzą łatwo. Jeśli nazwą mnie kryminalistką, cóż... Będę kryminalistką. Anonymous nieustannie ewoluuje. Jest jak Feniks. Czasem zajmuje się ogniem i płonie doszczętnie, ale powstaje z popiołów jeszcze silniejsze. Nieważne, czy jesteś republikaninem, demokratą, czy niezależnym. Czy lubisz Rona Paula, czy modlisz się do gołębi, czy jesteś scjentologiem, katolikiem, ateistą, czy metodystą. Mam to gdzieś. Liczy się twoja opinia. Mogę się z nią nie zgadzać. Mogę cię nie znosić, ale twoja opinia się liczy. Scenariusz i reżyseria.
Czy będą kolejne akcje? Czy Anonymous zamierzają dowieść, że potrafią manipulować stronami Westboro Baptist Church? Czy możemy się tego spodziewać? Właśnie tym się zajmujemy. No proszę, brawo. Producent mówi mi, że Anonymous wkleili wiadomość na stronę kościoła. Czy przyjmujecie za to odpowiedzialność? Tak, to nasze dzieło. Jesteście tacy mądrzy. Wersja polska Kanal Plus. Tekst Wojciech Góralczyk. Czytał Jarek Łukomski.